Hej, hej, witam was serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na nowy odcinek z gry Dragon Age Początek. Obecnie idziemy do lochu. Potrzebujemy znaleźć pewnego maga, który sobie zablokował drzwi do królowej Anory. Musimy ją uratować, odbić, bo czeka ją zły los pewnie. Jest w lochach, ale że ten mag jest Arlem Hołem, więc nie wiem, jak to się skończy dla niego. A może się źle skończyć. Zobaczymy zresztą. Ale chętnie bym go zaszlachtowała, jak to się mówi. Za wszystkie zbrodnie i to, co wyrządził naszej rodzinie. Nic nie mów. Możemy robić cokolwiek chcemy z każdym, kto próbuje tu wejść bez pozwolenia Hoła. Chłopaki, czas na odrobinę... I tak jakbym nie ten... Jakbym się odezwała, to by było to samo, nic by się ten... Alistair ma... Łapka. Tego jeszcze wybij może. Dziękuję. Wow, dużo tu was. Ruszajmy do walki. Wow, ale to tempo to moje to jest kurde masakryczne. Kurde. Gdzie uciekacie, co? Tam jeszcze ta łąd się bije z tym? Jakimś gostkiem? Ej, ty na plecach masz gościa. Jest, ugryź go. No. Dobra. Łapka. Okłady słabsze. Kolejne słabsze okłady. Więcej. Czemu niezwykłe, tylko słabsze? No dobrze. Takie biedoty z nich trochę. Jak zechcesz. Dobra, a te mogę? Nie. Potrzebny jest klucz. I jedyne to mamy tu chyba. Jak w ogóle mapa się pokazuje. No dobra. Dawać mi ich, kurde! Dziadosławów. Dobra. Jeszcze miałeś gdzieś tu jakichś swoich kolegów? Jest w ogóle w tą stronę. Pieski! Dużo piesków. Będzie pieski na piesków. Piesek na piesków. Dużo tych piesków tu mieli. Dobra. Nie dobra, jeszcze jeden jest. Dobra, psio. Siośko. To jest jakieś dziadostwo ma, ale niech mu będzie. Łapka. Oh no. Mag. A to nie jest ten mag. Ten, którego potrzebujemy do odblokowania tej drzwi. Mam nadzieję. Bo jak to jest ten, to no to poszedł sobie. Oj, ty łuczniku głupi, chodź tu. Dobra. Okruch ducha. Zamknięta skrzynka. Kuferek zamknięty. Tak, zrobię.
Kryształ ognia. Tam też jest pewien. No oczywiście, że tak, no. Gdzie byś ty? Dobra, ale na razie wszystko mamy. Teraz idziemy tędy sobie prosto. Zobaczę, co w prawo się znajduje. Co tu jest? Rexel? Ej, wait a minute, Rexel to jest zadanie mam w Denerim, takiego gościa znaleźć, albo kogoś. To spoko. No to już mniej więcej rozwiąże się problem jednego zadania, jeszcze tylko ten sextans. Nie wiem, gdzie jest. Może też się gdzieś kiedyś znajdzie. No to spoko. A, nie mogę przejść. Dobra. To spoko. Świetne. Chodź do niższego poziomu. Chętnie sobie wezmę. Lodoskała. Pieniążki. No tylko jeden jest. Żeby celi dwóch jest, ale ty chyba jesteś. No dobrze. Kazali nam się wycofać. Zabrzmiał róg, a my zawróciliśmy i było słychać tylko krzyki. Jechaliśmy dalej, a oni krzyczeli. I krzyczeli. Dziwnie wyglądasz, gościu. Skrócę twoje cierpienie, zabij go. Cicho już, w porządku. O jakim odwrocie mówisz? Byłeś w Ostagarze? Pod Ostagarem. Zamknij się, działasz mi na nerwy. Matko, czujesz zapach krwi? Mówili, że to tylko mroczne pomioty, ale my też je jedliśmy. Zginęli, a my ich zostawiliśmy na Bagdak! Wiedźma! Wiedźma! Postradał gościu zmysły. Ewidentnie postradał zmysły. No. Chyba nic więcej z niego nie wyciągniesz. No dobra, jesteś już wolny, idź w bezpieczne miejsce. Bezpieczne? Bez żadnej pieczy? Może za ścianą? Może to nie jest ten, ale nie, no tak to wygląda, że... A ty ktoś ty? Oczywiście. Jest. Jaki mamy miesiąc? Jesteś wrogiem Arla Uriena? Proszę. Czuję się, jakbym spędził pół życia w tej dziurze. Jesteś wolny, nie zajmuj mi więcej czasu. Uriel zbawem wiele miesięcy temu. Dlaczego byłeś tu uwięziony? Oczywiście, moja pani. Czy będę musiał uciekać z miasta? Arlowi to się nie spodoba, ale nieważne. Zostawię cię z twoimi sprawami. Dobra, idź sobie. Ale zadanie zaktualizowane. Jakie to było zaktualizowane? Tak. No właśnie, to wiem, że to było tam ten zadanie. To jest ten. I kurde. No okej, spoko. Jeszcze sextans poproszę, dajcie mi jakiś kufer. Drzwi celi, mamy poziom główny. Nic innego nam nie zostanie jak tutaj, tu jest ten. Patrzcie tylko, cześć gnoju! Mała Bryce'a Kuslanda już dorosła, a nadal udaje mężczyznę. A ty wpierdziel dostaniesz. Nie sądziłem, że będziesz na tyle głupi, aby się tu zjawić, ale z drugiej strony nie sądziłem także, że przeżyjesz. No ty nie przeżyjesz. Cieszę się, że sprawiam ci zawód, to nie będzie ostatni raz. Dlaczego nie zdradziłeś Hoła? Dlaczego nas zdradziłeś, Ho? Mój ojciec był twoim przyjacielem. Później zabiję także twoją żonę i syna. Chodzi o twoją rodzinę nadal. Ale przecież zrobiłem znacznie więcej niż tylko wymazanie twojego nazwiska z historii Fereldenu. Bo niby co się ostało? Bezpłodna córeczka, która najpewniej dokona żywota gdzieś pod kamieniami w głębokich ścieżkach.
No ciekawe. Nawet strażników już nie ma. Jesteś ostatnią przedstawicielką niczego. No zaraz zginiesz, gościu, kuźwa. Przegrałaś. Wiem, w co grasz. Żadny cień, żadne kłamstwo, tylko ty i ja. Kłamiesz, Hoł. Okłamujesz przede wszystkim siebie. Jestem szarą strażniczką. Dlaczego nas zdradziłeś? Nie interesuje mnie to w ogóle. No i proszę. Oto jest ten cholerny błysk w oku, oznaczający każdy sukces Kuslandów. Wygląda na to, że coś jednak osiągnęłaś. Ojciec byłby z ciebie dumny. Ja z kolei bardziej niż kiedykolwiek pragnę twojej śmierci. No to chodź, come on, dajesz, gnoju. Dajesz, gościu, kuźwa mać. Teraz ci tak wklepię po twarzy, że to ci się w głowie nie mieści. Tylko on ma magów. A ja któregoś potrzebuję. Najpierw trzeba się magami zajmować. Zajmnąć. Czekajcie, bo... Dobra, on się zajmie tym. Tymi magiami. Magiami moi się zajmą. Bierzcie go! Dostaniesz za swoje, gnido dworska. No, żegnaj, gnoju. Dostałeś, na co zasłużyłeś. Pluję na ciebie. Zasługiwałem. Na więcej. No, chyba na więcej, kuźwa, trafów mieczem i wszystkim. Okłady mają większe. Lodoskały. Runy, pieniążki. Dawaj, kuźwa, swoje skarby, gnoju. Same chłamstwo miałeś, gościu. Czy gdzieś coś tu się w tą stronę zajmuje? Znajduje, zajmuje. Znaczy jakieś ludki. Zlituj się nad swym wiernym sługą. Daj mi miejsce u swego boku. Pozwól mi do planie oczyszczającego płomienia. Andrasto, oblubienico stwórcy, zmiłuj się nade mną. Ktoś ty jest? Czy to ty, siostrzyczko? Brat nasz? Znam ciebie, prawda? Ej. Czy jesteś prawdziwa? Ej, to nasz brat? Co tutaj robisz? Nic nie je, nic ci nie jest? Kim jesteś? Gdzie ja jestem? Jestem Irminrik, rycerz z zakonu w Denerim. Nie nasz brat? Nie przypadkiem do ludzi Terna? Zachowuje się, jakby był na głodzie lirium. Ma wszystkie symptomy. Dezorientacja, płaczliwość. Najprawdopodobniej nie wie nawet, co mówi. Gdyby wielka kapłanka wiedziała, że tu jest, wpadłaby w szał. Szlachta nie ma władzy nad templariuszami. Ja zaniedbałem swoje obowiązki. Wybacz mi, stwórco. Nie, myślałem, że to nasz brat jest. Nikt teraz nie wie, co on zrobił. O kim mówisz? Jesteś templariuszem? Dość mam tego szaleństwa, do widzenia. O maleficarze. Użył magii krwi przeciwko templariuszom oraz magom kręgu, aby uciec ze swej wieży. Dopadłem go w pobliżu Redcliffe, ale ludzie Terna mi go odebrali i przyprowadzili mnie tutaj. Ten maleficar, czy na imię było Jovan? To nie twoja wina, to niedobrze. Dość mam tego szaleństwa, do widzenia. Tak, on zniszczył swoje filakterium. Rozproszyliśmy się, próbując go znaleźć. Byłem sam. Ale ty jesteś prawdziwa, tak? No raczej tak. Moje sny są teraz takie dziwne. Proszę, jeśli nie jesteś snem, pomóż mi. Co mam zrobić? Zdajesz sobie sprawę, że drzwi są otwarte, jest
Boziu, jesteś wolny? Nie, jak dla mnie jesteś zbyt szalony. Daj ten pierścień mojej siostrze, Alfstanie. Powiedz jej, że jest mi przykro. Błagam, poproś ją, by się za mnie modliła. Ale jesteś wolny, głupku. A ty ktoś ty jesteś? Kto tam? Nie zbliżać się! Nie możesz mi tego zrobić! Każę was wszystkich obedrzeć ze skóry! Jestem Arlem Denerim! Arl Urli zginął w Ostagarze. Kim jesteś? Co tam robisz? Jasne, a ja jestem królową Antivi. Jestem Von Kendels, następca Arla Denerim. To prawda. Zbyt wielu żołnierzy straciliśmy w Ostagarze. Kiedy wybuchły zamieszki, Hoł zjawił się ze swymi ludźmi, by wzmocnić tutejszy garnizon. Tak przynajmniej twierdził. Gdy tylko wpuściłem go do pałacu, wtrącił mnie tutaj. Aha. Kolejna ofiara elfickiego powstania, powiedział. Wypuść mnie stąd, zrobię wszystko. Nikt się za tobą nie stęskni, możesz tu zostać. Co skłoniło elfy do rozpoczęcia powstania? Włanos jest możnych, potrzebuje twojej pomocy. Wszystko to cię bardzo dużo kosztowało. To będzie cię bardzo dużo kosztować. Denerim lepiej się nie będzie miało bez ciebie. Oczywiście, zrobię wszystko, tylko mnie stąd wypuść. Dobrze, wypuśćmy go. Wypuszczę go. Dobrze, więc możesz iść. Przysięgam, nie będziesz żałować. No mam nadzieję. Mnie zjedz, gościu. Okej, to mamy teraz pewnie wrócić sobie do... No właśnie, powinna być wolna. Królowa Anury. Nie był tam gdzieś ten? Na wyższy poziom wyjścia? Tu gdzieś? Poziom główny, a i tak chyba już zdjął nam tą zbroję właściwą, znaczy tą przebranie to. Tak zdjęło. Jestem tu, mogę iść tu. Zechcesz. Może tu klucza. Nie wolno wam tu wchodzić. Nie? A ja powiem, że wolno. Jejku. Dobra, resztę straży kołacza wymieść. Tylko nie wiem, czy akurat tylu ma nam radę. Wow, po prostu. Chyba nie damy rady, ludzie. Spięczać się, dawać. Nie przestawać. O, listerami. Wow! No, po prostu... I dead. Deadłam sobie. A ja chyba nie mam zapisanego gry, pewnie. Czekajcie. Czemu czuję, że ja nie mam właśnie... Czekajcie, wczytam sobie, bo i tak widzę, że deadnę. Ha. Bardzo ciekawa sytuacja. Nie spodziewałam się, że tak dużo ich tak będzie. Okej, jesteśmy tu, więc... Wow, fajnie, że... Oczywiście. Ja bym tak chciała ich wszystkich nie zagrować, tylko... Jak nie wolno, wolno mi. Ej, czekaj, że kurde, tu masz gościa, klepaj tego. Dobra, następnego klepaj. Wow, po prostu...
Teraz tego. Kapitana straży. Wow, a ja ledwo żyję. Nawet nie zwróciłam uwagi na to. Czekajcie, bo ja zaś nie widzę, co ja robię i z kogo biję. Wow, po prostu... Po prostu... Alistair, czemu ty się nie leczysz? Ulecz się, chłopie. Ja też może... sobie... Kogo? Kto jest tam taki... Gdzie w ogóle jest Alistair? Aha, Alistair gdzieś tam kuźwa klepie. A ja tu jestem co? Z psem swoim? Dobra. Wow, jak mnie wszyscy klepią. Ejże psie, kurźwa mać! Zostawże mnie do cholery jasnej! No i nie uleczyłam się. No po prostu wow. Wow, dawno nie było rage'u u mnie, jakiegokolwiek. Nie no, chcę ich wybić, nie ma bata. Niby nie ma ich tak dużo. Ja kogo ja klepię? Tego. Piesków trzeba klepać i to tak porządnie, bo one potrafią skoczyć i pogryźć niemiłosiernie. Więc może piesków trzeba się zająć nimi. Dobra. Tego pieska. Chyba żeśmy nie zagrowali wszystkich tych cwaniaków. Dobra, pomogę tu Win. Dobra, tego śmiesznego... Może najpierw, no i teraz. Dobra. No dobra. Wszyscy, nie wszyscy, mój pieseł chyba jakiś taki biedny. No dobrze. Okład jedynie. Słaby okład. Wiecie, gdzie sobie go możecie? No, wiecie, gdzie możecie. No właśnie. Pieska. Czystka po prostu. Macie noc oczyszczenia. Hehe. Już oni innego mogą mieć jak nie słabe układy do leczenia. Zapisać by się, by co było się. W ogóle ja idę z złą stroną pewnie zaś. Chyba tak. Nie wiem, co ja robię, bo... Kurde. Mówię wam, istna noc oczyszczenia po prostu. W wersji Dark Soul. Dark Soul? Boże, Dragon Age. Jaki Dark Soul? Ty się rozmarzyła. Nie wiem, po co. Po co? Na co? Dobra, chodźmy do tej Anory. Tak, żebym wybiła wszystko i będzie na mnie. Wybiła wszystkich tych żołnierzy biednych. Jak ona tak mogła?
A mogłam. Sami mnie atakowali. Dobra, chodźmy w tą właściwą może stronę. Okej, okay, już. Dziękuję ci. Chodźmy. Nie jesteś zbyt niska jak na strażnika. Dlaczego jesteś tak ubrana? Dobra, chodźmy. Mam nadzieję, że nas stąd wyprowadzisz. No spoko. Jeśli znajdą mnie ludzie Hoła, zostanę zabita. Raczej już ludzie Hoła leżą. Odprowadzić mnie do pałacu i do ojca, który też może kazać mnie zabić. Dobra, a w którą stronę ja mam iść, taka propsia? A propsia, miałaś tu coś? Nic? Nic. Powiedzcie mi, że oni to posągi. Nie, nie, nie. Ale nie no, chyba tędy ja mam iść, ale... Dobra, zapis, bo... No raczej indziej nie przejdziemy. Dzień dobry! Ja wyrzucam wam wszystkich gości. Aresztujecie za morderstwo Rendona Hoła i jego zbrojnych. No i co my to? Poddaj się, a zostanie ci okazana... Możecie mnie cmoknąć. Ustąpnie, nie znaczy... Ustąpię, nie znasz całej tej historii. Prędzej umrę. Przybywam uwolnić Anorę, która trzymano tu w niewoli. Nie bądź śmieszna. Królowa nie jest trzymana w niewoli. To zapytajcie się jej. Ani gdziekolwiek indziej. Jej ojciec by na to nie pozwolił. Wiesz sobie, w co chcesz. Jest tutaj Anora. Powiedz jej, co się tu stało. A to pewnie będzie jakaś pułapka. Jesteś tego pewna? Co? Kotrin, chwała niech będzie stwórcy. Jesteś. Ta łotrzyca chciała mnie porwać. Wiedziałam, ty kłamliwa dzipko. O cholera. Co? Niewiarygodne. Pozbądźcie się ich. Lomek, oh shit. Strażniczkę żywą lub martwą. Oh shit. Mamusiu, dlaczego? Fuck! No po prostu jedno wielkie fuck, żeby się wyrażę. To ich nie jest kuźle 5-6, tylko kuźwa chyba z 12, jak nie więcej, no. Wow. A może trzeba było się poddać? Dobra, jeden. Jeden, dopiero. Dopiero jeden. A wy tam dajecie sobie ludzie rady? Co ty jesteś? Gwardzista Logena. Ahaha! Zaraz zdechniecie wszyscy. O kuźwa, oni mają maga. Oh shiz. Oh shiz. O matko boska. A jakbyśmy się poddali? Co to w ogóle mi... O nie, zrobiłam coś strasznego. A, to tak miało być. Okej. Okay. Imię Andrasty, co się stało? Nic ci nie jest? Przesrałaś sobie. Zostali pojmani. Aha, pojmani, dobra. Nie zginęłam. Co? Jak mogło do tego dojść? Nieważne. To była pułapka, kuźwa. Ją uwolnić. Z pewnością masz na myśli ich, wasza wysokość. Potrzebujemy również Alistera. Tak, oczywiście chodziło mi też o Alistera. Kotrin zabierze ją do Fortu Drakon. Nie będzie łatwo się tam dostać. Oh, jez. Nie przypomina mi się nic takiego. Ciekawe. Bardzo ciekawe. A może i było coś takiego? Nie wiem. Ups. Tak wydostanę się i powiem o całej... Wiedziałam, to mi śmierdziało od razu, że to jakaś pułapka jest, kuźwa, a nie, że uwolnijcie Anorę. O Jezu, ona taka bidna, kuźwa. Tak, syndrom Fable. Zapomnianych opowieści. Nie oglądaj mnie nago prawie! Nie!
a już zacząłem się martwić. Gdzie jesteśmy? Nic ci nie jest. Kiedy stąd wyjdziemy? Własnoręcznie uduszę Anorę. Nigdy nie widziałam więźnia w tej stronie. Bardzo malowniczy. Nie jestem pewien. To chyba nie jest loch w Pałacu Królewskim. No raczej podobnie nie. Tu. Może to Fort Drakon? Co nie wróży nam dobrze. Nie martw się, reszta po nas przyjdzie. Zabierajmy się stąd. Mam nadzieję, że masz jakiś plan. Ucieczka, no gdzie, kuźde? Alisterze! Jesteśmy tacy prawie nadzy. I nic, nie wiem, ten... Przecież pięściami kuźde okładać nie będę. Panie, odpuśćcie mi! Zawołaj strażnika, symuluj chorobę, nic nie rób. Symuluj chorobę. Pomocy! Niech ktoś nam pomoże! Moja przyjaciółka umiera! O co ci chodzi? I jeb go z sierpowego! Rzućcie na strażnika! Tak bez żadnej broni? Wow! Nie, spoko. Gościu miał, kurde, ten, broń, buławę, a my kuźwa nic i żeśmy mu wpieprzyli. Moja buława, Alister, nie dostaniesz. Bo nie ma kopii drugiej. Nie, moje wszystkie przedmioty mi zajumali. No i ciuszki piękne, zbroje moje. Dobra, gdzie są moje szpargały? Tu coś jest? Tutaj nic nie ma. Kurcie, złodzieje jedne. Może tam na dół nie jeszcze, ale zerknę, co tu jest. Tu jest kufer. Moje przedmioty może tu są. Tak, są moje przedmiociki śliczne, piękne, zagraniczne. A tą buławę to ja mogę ją wyciepać. Gdzie jest ta buława? Aha, ona znikła, dobra. Może być. Dobra. A ciekawe w ogóle, w którą stronę ja mam się udać. Nie, na dół tam chyba nic nie ma, więc... Słyszę jeszcze jakieś metalowe drzwi. Tu też nic nie ma. Aha, to są te... Te kurde wszystkie... Instrumenty torturowe. Dobra. Uciekamy stąd jak najszybciej. Ciekawe, czy ktoś przyjdzie po nas, oprócz tego, że my gdzieś tam uciekamy. A ciekawe, jakbym poczekała, czy oni faktycznie gdzieś przyjdą po nas, czy nie. Hello, dzień dobry, dostaniecie w pierdziel i to tyle, wam się to... Mabari macie. Gdzie jest mój gizmo? Kiedy mój gizmo przyjdzie na ratunek mnie? Boziu. Dobra, jeszcze tego. Pieseła. Dobra. Aha, pies ma elfi korzeń. Smaczny był? A drugi szedł na zakupy. Tak z tego wróżuje. Wróż. To gdzie jakoś też się znajduje? Tu są jakieś, kurde... Panty, długi miec, dziadostwo. Jak na zbroi. Na wieszakach wiszą mundury strażników. Może założę te mundury? Może, czemu by nie? Oczywiście. Czysty Belin, nie chcę Belinu. Czy to w ogóle cokolwiek mi da, że mam tam właśnie ten strój tych śmiesznych całych? Pewnie tu mam się udać, ale ja bym chciała jeszcze w drugą stronę.
poszlupać im. Oni nigdy nie zajmują się czyszczeniem rdzy. Ktoś ty jest, gwardzista. Mogę ci obszukać skrzynkę? Dziękuję. Coś tu? Nie. No trudno. Idziemy dalej. Jezu, zaś te schody! Masakra z tymi schodami wszystkimi. Dobrze, jeszcze tu jest cosik. Co to ma być? A, jesteście pewnie na tak, zgadliście. Się. No przykro mi. Członkowie waszego patrolu są w magazynie. Odszukać ich i przygotować się do inspekcji. Okej, sir. A ty masz kufel zamknięty? Tak, zrobię. Miałem problem z wyjściem z kantyny. Znów zapomniałem tego cholernego hasła. O, właśnie. Ja codziennie je zapisuję i chowam do kieszeni. W zeszłym tygodniu utknąłem na górze przez 3 godziny. Głowę daje, że tych gwardzistów opętały demony. Powiedz hasło. A jakie hasło? Lepiej korzeń. Nie wiem, po co ja zbieram dalej. Ale wy macie ten, kurde. Hasło mają. I pewnie tak, ten. A tu co jest? Też kelfi korzeń. Panowie, a jakie hasło do bramy jest? Potrzebujesz czegoś? Nie, przepraszam za kłopoty, co robisz? Powiedziano mi, że mamy się przygotować na inspekcję. Dzięki stwórcy. A co zrobimy z nim? Kim? Jakiś problem? Zastępca kwatermistrza ostatnio krzywo na nas patrzy. Mówiłem, żeby od razu wrzucić te ziemniaki do piwnicy. Zginęło parę rzeczy. Popełniono parę błędów. Kwatermistrz dostał wciry od Terna Logena, a potem on z kolei zrugał swego zastępcę. A teraz za to, żeśmy wpakowali go w kłopoty, zastępca kwatermistrza nie chce nam wydać mieczy. A bez regulaminowego miecza nie przejdziemy inspekcji. Ja z nim pogadam, nie możecie przyjąć to, co robimy. On nie ma zatargów z tobą. Może mogłabyś z nim porozmawiać? No dobrze, pogadam z nim. Jest w zbrojowni. Idź tym korytarzem. Niech stwórca ma nas w opiece. Dobrze, nie wiem, z kim mam iść. Zbrojownie, ale tam nie, tam nie. Czy tym gościu, co tam... Nie, to nie jest to. Pułkownik. Zdawało mi się, że kazałem wam przygotować się do inspekcji. Przestańcie się guzdrać. Chodźcie, bo zaraz się wkurzy. A może chodzi o tego gościa? On tu bardziej zbrojownie wygląda. A to co? Macie durnie nową przyjaciółkę? Wydano mi jest sklep, wedle którego mam ich przygotować do inspekcji. Nie chcieli narobić ci kłopotów. Perswazję, przekup go. 15 suwerenów przekonać się, żebyś to o tym zapomnieć. Zaatakuj. No dobra, co mi tam? Może i tak. Przepisowe miecze, tak? Weźcie te. Tylko o nie dbajcie, to dobra stal. Dobra, a dacie mi teraz jakie hasło? Stwórco, nie do wiary, że wysyłają nas na patrol. Może będziemy walczyć z bandytami, ale... No i co ja w ogóle za to, co się gonię tu jak głupia? A więc wydaje wam się, że jesteście gotowi wyruszyć na wasz pierwszy patrol, co? Tak jest, perswazja. Właśnie to nie. Właściwie to nie. Boziu. Jaki teren będziemy patrolować? To mi się podoba! A czyli... Tak jest! Stań prosto! Jesteś żołnierzem królewskiej armii, a żołnierze króla się nie gardzą! I ty,
Tak jest! Przestań się wiercić! Wiercić się możesz w czasie wolnym! Tak jest! Dziękuję, ser! Przydupas! Tam, blondynku! Tak jest? Bez czego żołnierz nie może się obejść? Co mam mu odpowiedzieć? Bez miecza? Przecież mamy miecz. Bez munduru, bez dyscypliny, bez honoru. Bez dyscypliny może. Nie wiem, zgaduję. Bez dyscypliny, ser. Nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dopilnuj, żebyście wszyscy zachowywali się jak żołnierze Fereldenu. Spodziewam się was tutaj przed wschodem słońca. A teraz jazda stąd i niech czuwa nad wami stwórca. Aha, czy co, tak po prostu nas teraz wypuszczą? Ciekawe, ciekawe. A gdzie my w ogóle mamy iść, tak a propos? A pójdę prosto, może ten. Noszę te zbroje i niecały miesiąc, a już ledwo się mieszczę. Hasło? Dupę czasło. Chyba królik. To twój pierwszy patrol, co? Powodzenia. Pa, ja tylko przychodzę sobie i idę w kiłę, w cholerę znać się. Idę sobie do swoich, o. Tak to byśmy musieli ze wszystkimi walczyć. A jeszcze tylko tak nie rozwiązałam tego mojej ucieczki. Tylko wszystkich w pień wzięłam i tyle was było. Dobrze, to w takim razie szybko. Nie będę obszukiwać, oni nic tam nie mają. Po co mi wasze graty? Jej, wolność! Angizmo. Może do posiadłości Arla Redcliffe. Ale wyjdźcie sobie tam gdzieś swoją drogą, bo ja idę do swoich. O. Tak, okrężną drogą. Dobra. Okej, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku pójdziemy do... Mamy chyba... Arla Emona iść, powiedzieć mu, że to była cała pułapka i tyle w temacie i kurde, oni sobie to zaplanowali razem z Lugenem, niestety. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podoba. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Naprawdę było mi bardzo miło, że byśmy tu sobie reśli, rozmawiali o wszystkim, o grach, o filmach, o serialach, cokolwiek, co lubicie i będę starać się w miarę wam opowiadać i mówić na bieżąco. A my słyszymy się w następnym odcinku z gry Dragon Age Początek. Cześć!